Powtórki jeszcze z nocy, proszę Państwa. Ale to jest ten czas. Drodzy Państwo, w sobotę 13 maja miała miejsce konferencja naukowa Jeszcze Polska nie zginęła, wieś. Odbyła się ona w hali widowiskowo-sportowej przy ulicy Generała Józefa Bema w Toruniu. Organizatorem konferencji było Ministerstwo Środowiska, Instytut imienia Jana Pawła II w Toruniu, Pamięć i Tożsamość, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, Lasy Państwowe, Polski Związek Łowiecki oraz NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych. Zapraszam teraz do wysłuchania wykładu księdza profesora Tadeusza Guza z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na temat filozoficzna analiza ideologicznych podstaw animalizacji człowieka i humanizacji zwierząt i drzew. Zapraszam. Wielce szanowne prezydium naszej wyjątkowej, bogatej Bogiem, Kościołem, człowiekiem, niezwykłym dziedzictwem naszej. Ale to ujmuje i Kościołem, i wszystko wciska tutaj, proszę Państwa. Bytowością no. I na czele z naszym wspaniałym mężem z ile zarabiają komornicy, opatrznościowym panem ministrem, tu nas interesuje. Janem Szyszko. Ekscelencje, wielce szanowni państwo ministrowie, wielce szanowni państwo parlamentarzyści, magnificencje, wielce czcigodny ojcze dyrektorze, opatrznościowy mężu Boży dla Polski katolickiej, koniec XX i początek XXI wieku. Wraz z całym wspaniałym duchowieństwem wszystkich urzędów i godności, wielce szanowny panie prezydencie tego uroczego grodu Kopernika i grodu Jana Pawła II poprzez jego święte sanktuarium. Wielce szanowni państwo, reprezentanci niezwykłej cząstki polskiego narodu w osobach reprezentantów lasów państwowych, naszych wspaniałych, pełnych oddania. Teraz, proszę państwa, jest Polski. Linia Mysia. Teraz takie odruchy ludzkie, odruchy Boże, że tak powiem, są na topie, a wszystkie inne to odpadają. Nawet jak w tej restauracji ktoś podsłuchiwał, to nie to, żeby ukarać tego, że ten ktoś podsłuchiwał nielegalnie, ale że coś dobrego z tego wynikło, że ci, którzy są u steru władzy, w rządzie, manipulatorzy, mają gdzieś Polskę. Ci, którzy Polskę okradają, oszukują, źle życzą i źle o niej mówią. No to jeżeli Polacy się o tym dowiedzieli, to niby dlaczego karać kogoś, kto nielegalnie nagrywał? Prawda? No. Także teraz linia Mysia dużo mądrzejsza jest od linii tamtej, która była, bo to, co było, to było głupie. To było strasznie głupie. No i teraz dzisiaj, proszę Państwa, jak ja widzę, że jest ktoś, kto mieszka w pierwszym baraczku i nikt o tym nie wie, a ja patrzę, że ciemna postać, na czarno facet ubrany, był w toalecie, bo przecież tam kupy nie może zrobić w środku. Był w toalecie i uciekał z tej toalety do tej pierwszej budy. No to po prostu widziałam na własne oczy, proszę państwa, postać. Na czarno, no bo to robotnicy ubierają się na czarno zwykle. I teraz, no kto tutaj ma wpierw, że tak powiem, najpierw umrzeć na zawał serca, jak nie ja. Ten Bielecki to on jest głupi, bo o, facet mieszka i nikt o tym nie wie. A jest taki jeszcze inny robotnik, który się pytał, czy może pracować do 22. No to jak pracował do 22, to on mówił, że ma na górze tutaj klucze, to sobie się prześpi o 5 rano, bo to jeździ ci tutaj we w te
tam dwie godziny gdzieś się wyspać, to nie jest blisko, no to on prosił, ale my o tym wiemy. I właśnie z tego powodu tutaj robili troszeczkę nam problemy, że jak to, że jak to, ale przynajmniej ten ktoś powiedział. A tutaj jest ktoś na budowie, kto nam o niczym nie powiedział. I teraz ja nie wiem, czy to powiedzieć temu Bieleckiemu, bo to można było zadzwonić, można by było zadzwonić na panu. Nawet można byłoby wezwać od razu tutaj eskorta by przyjechała, soli, security. Ale byśmy zrobili im, no po prostu, jeżeli oni to pracownicy i tu pracują, przykrość z tym, że jak ma tutaj ktoś coś okraść, to też nie ciekawe. No, zobaczymy dalej, piszemy to do notesu. O godzinie 17:05 tam są kamery, kamery wszystko nagrywają, także kierownictwo, inżynierowie, główni budowy sobie obejrzą, kto to przychodzi, uciekając z toalety, bo widziałam czarną postać, ślepa nie jestem. Także widzicie Państwo, tutaj może ta sytuacja być jako kontakty z kierownictwem, z dyrektorem, że nikt nic nie wie. Jeszcze na początku było tak, że żeby tam nie było świateł, żeby nie świecić światło. Może nie tam, ale tu na tych dźwigach, że było ciemno. I właśnie wtedy, kiedy było ciemno, no to ktoś, żuraw, okradł z przewodów miedzianych na kwotę 4000 zł. Nawet kwota jak kwota, ale w ogóle żuraw nie pracował prawie cały dzień. Chodził, pieniądze musiał mieć dźwigowy, bo powiedział, że on ma pieniądze. Także nie wiadomo, czy to nie jest jakaś taka mafia złodziei, którzy kradną i rękę myje. No. Także ja rozumiem, że tu człowiek prosił, czy może do 22, do 12 raz postukać. A tutaj, że tą sytuacją przestraszył się Bielecki. Powiedział, że o Jezu, że on na zawał serca umrze. Ja od razu wiem, że to jest granie. To jest w pewnym sensie oszukiwanie, w pewnym sensie kłamanie i robienie z igły widły. No bo jak człowiek prosił i było jasne, ochrona wie, no to myśmy pozwolili. A jak ochrona nie wie, to się nie powinno mieszkać bez naszej wiedzy. A nawet gdyby wiedzieli kierownicy, to nie wypada, bo ochrona w każdej chwili może nawet na policję zadzwonić, nawet na straż zadzwonić. Jest patronów i jest solid security. No, ale jak widziałam, on wychodzi z tej pierwszej budy raz za 15:07 i mówi dzień dobry, to było tak w pół do siódmej nawet rano. Dzień dobry, że jakoby on przyszedł przez tamte drzwi wchodząc akurat. Jak on już dobrze tam siedział w tej budzie dłuższy czas. Także widzicie Państwo, tu jest krętactwo na każdym kroku. Warszawa to są salcesony chytre, dlatego też ten Oliwkowski z firmy Patronus powiedział, że tu warszawiakom się niewiele podoba, im się nie podoba to, im się nie podoba tamto i ten Oliwkowski nie będzie pieniędzy woził. To my jako materialiści stawiajmy już tylko na materię, bo Marks powiada, co to za duch, jeżeli on materii potrzebuje do samourzeczywistnienia się. Więc odrzućmy całkowicie ducha. Pozostawmy. Także dużo jest, materią, proszę Państwa, nieścisłości. A potem okaże się, że oni może coś kradli, że to może oni okradli albo się przyczynili do kradzieży. No, tutaj mam akurat o tajny agent SB, Sławomir Cytrycki. Z dokumentów w IPN wynika, że Cytrycki z lewej został zarejestrowany przez SB w 1982 roku jako współpracownik OPS Ritmo. Choć ze służbami współpracował znacznie wcześniej, to mu nie przeszkodziło pracować później dla
Marka Belki z prawej, dla Marka Belki z prawej pracował, tak. Nie przeszkodziło. Tajny agent SB, proszę bardzo. Potem się oni dziwią, że samoloty spadają z całą załogą polską. I Szydło była w niebezpieczeństwie, bo też uległa wypadkowi. Polska bramą dla Chińczyków. Szydło była teraz u Chińczyków. Dobrze zrobiła, proszę pana. A ten ksiądz, co tutaj mówi, się wypowiada to w internecie, on ma bardzo dużo wykładów i tak chce wybielić ten kościół katolicki. Na samym początku państwo słyszeliście, ja wszystko widzę, wszystko słyszę i wszystko zauważę, bo jestem dzieckiem policjanta. Nawet Marta Dowosz, Marta Proboszcz, gdy teraz Polska chora jest na Amerykę, zauważyła, że ja jestem dzieckiem policjanta. Proszę państwa, Polska bramą dla Chińczyków, no jak Szydło była u Chińczyka, no to na pewno Polska jest postrzegana w Chinach jako brama, która może prowadzić do współpracy z Unią Europejską, mówiła w Pekinie Beata Szydło, 54 lata, która przebywa z ważną wizytą w tym kraju. W piątek spotkała się z prezydentem i premierem Chin. Podpisała dwie umowy o współpracy dotyczące turystyki i gospodarki wodnej. Co jeszcze chce załatwić Szydło? Zachęcić Chiny do realizacji dużych inwestycji i otwarcia tamtejszego rynku na nasze towary, głównie żywność. Niewykluczone też, że to Chińczycy zbudują centralny port lotniczy pod Łodzią. Premier weźmie udział w forum pasa i szlaku z przedstawicielami około 30 krajów, które przyłączają się do realizacji tak zwanego nowego jedwabnego szlaku łączącego drogą lądową Azję, Europę. Tu Polska liczy na wiele. No tak, bo jeżeli to jest brama do Unii Europejskiej, to Radio Conchita. No to Café Euro Conchita Barbie Baby Lundstrom Extra. A że w ogóle to Café Euro Conchita Barbie Baby Lundstrom Extra. A że w ogóle to Café Euro Conchita Barbie Baby Lundstrom Extra. A że w ogóle to Café Euro Conchita Barbie Baby Lundstrom Extra. Ideologię zielonych doskonale wiedzą, że stawką jest być albo nie być. Oni opowiedzieli się za totalnym nie być. Nawet, kochani państwo, Trzecia Rzesza Niemiecka, która jeszcze za coś pozytywnego uznała rasę, była dla nich zbyt mało radykalną. Trzeba zradykalizować wszystko. I co to oznacza? Że trzeba, kochani, wszystko zakwestionować. I teraz proszę zauważyć, że to, co człowiek posiadał w starożytności metafizycznej, naukowej i chrześcijańskiej i później w wiekach średnich, że jego bytowość miała bezwzględny priorytet, że człowiek w widzialnym kosmosie jest królem wszechświata, żeby panował nad wszystkim, co istnieje. I posłuchajmy, kochani państwo, Arystotelesa z jego polityki. Rośliny istnieją dla zwierząt, zwierzęta zaś dla człowieka, a mianowicie oswojone ze względu na usługi i pożywienie. Roślina została stworzona ze względu na zwierzę, niektóre rośliny są drzewami, inne zaś są pośrednie między drzewami a ziołami. A posłuchajmy także Cycerona, czyli linia rzymskiej kultury. W swoim dziele o naturze bogów Cyceron pisze:
Musimy zatem przyznać, że wszystkie te zasoby istnieją dla dobra człowieka. Tak. A może radio kończy. W nas wątpliwości. Coraz więcej się dowiadujemy. Dla ludzi tak. Przeznaczyła natura tak wielką obfitość najrozmaitszych płodów o tak przyjemnym smaku, zapachu i wyglądzie. Lecz pogląd, iż te rzeczy zostały stworzone także ze względu na zwierzęta, odrzucimy jak najdalej, jeśli uświadomimy sobie, że same zwierzęta istnieją dla dobra ludzkiego. I tutaj znowu, kochani, udajemy się w pielgrzymkę ducha do okresu przed rewolucją francuską. Wspomniany materialista Henri de Holbach pisze: człowiek jest tylko dziełem przyrody i jako taki czysto istotą fizyczną. Człowiek jest takim samym jak inne tworem przyrody. A Darwin i Haeckel piszą tak: człowiek jest przecież tylko wyżej rozwiniętym zwierzęciem kręgowym i wszystkie strony życia ludzkiego znajdują ich paralele albo prawidłowiej ich niższe stadia rozwoju ukształtowane wcześniej w królestwie zwierząt. I kochani, ludzkość, to co zyskaliśmy w wielowiekowej refleksji nad człowiekiem i kosmosem, to wszystko, kochani, w nowożytnych wiekach, począwszy od XVI wieku, systemowo jest unicestwiane. W swoim piśmie Die Lebenswunder Ernst Haeckel pisze: ojojoj, także zabicie, ciekawy ksiądz, prawda, ma takie te usta ściśnięte. Nie może z racji rozumowych podpadać pod pojęcie morderstwa, jak dzieje się to w naszych współczesnych księgach prawa. O wiele bardziej musimy je, dzieciobójstwo, uznać za celową i pożyteczną regułę, zarówno dla uczestniczących, czyli samych chorych dzieci, jak też i dla społeczeństwa. A żebyśmy nie mieli wątpliwości, jak Ernst Haeckel traktuje dorosłych, to posłuchajmy, co pisze. Setkom tysięcy nieuleczalnie chorych, dosłownie chorych umysłowo, trędowatych, chorych na raka, musimy przeciwko nim radykalnie wystąpić. Dlaczego? Ponieważ według tego ewolucjonisty są oni sztucznie podtrzymywani przy życiu i których męki są starannie przedłużane, bez jakiegokolwiek pożytku dla nich samych albo dla całości ich społeczności. Czyli, kochani państwo, mamy jednoznaczne stanowisko artykułującej się ideologii na przestrzeni ostatnich 5 wieków, która chce całe dzieło Boga Kreatora unicestwić i pogrążyć w nicości. Człowiek, kochani, i zwierzęta, rośliny, czyli bytowości ożywione, wszystkie są ożywione adekwatną duszą. Człowiek ma ją najbogatszą w swojej strukturze ontycznej. No to wiadomo, że człowiek jest nad zwierzętami. Co tu ksiądz nowego powie? Po Bogu chcą powtórzyć. Po Bogu chcą poprawić. Nie da się. Co on plecie? Ale kochani, zapytałem w ostatni czwartek na moich wykładach z państwa słyszał na swoich lekcjach biologii w swoich szkołach średnich, że zwierzęta i rośliny mają duszę. Nie mają duszy, tylko są duszą. To co, on jest głupi?
nie mają duszy, tylko są duszą. To jest w Biblii powiedziane. I to bardzo wyraźnie. Czyli my do chwili obecnej, kochani, mamy materialistyczną postać biologii w Polsce, czy nauk przyrodniczych w Polsce. I my musimy z tym się rozprawić. Biologia, chemia, fizyka potrzebują ducha. Potrzebujemy ducha. I już... Nie ducha, tylko uduchowienia do rzeczy trzeba. Ludzie po prostu są materialistami i tyle. A te okradania, te złodziejstwa. Ludzie są materialistami, są złodziejami, no to więc wiesz, coś trzeba poprawić, czyli uduchowić. Ale czy to się da, skoro system jest szatański, system jest diabła? Nic. To są, proszę Państwa, syzyfowe prace, nie jeden taki był, byli misjonarze, był też, proszę Państwa, Jan Hus, który myślał, że dużo zrobi i nic nie zrobił. No co miał zrobić, jak jego spalili? Chlechy spaliły Jana Husa i właśnie ten ksiądz tutaj wypowiadał się bardzo krytycznie w ogóle o Janie Husie. No nie wiem, co by on u tego Jana Husa nie znalazł, to chyba nie wypada człowieka spalić na stosie, prawda? To my tu będziemy się chcieli usprawiedliwić. Nie wiem, co by on złego o Husie by nie znalazł, to dotyczyłoby samego Jana Husa, ale wyście go spalili na stosie. To trzeba mieć w ogóle nie po kolei w głowie, żeby ludziom ręce obcinać, oczy wydłubywać, no to tortury były różne, prawda? Kiedyś w Anglo-Ameryce Białystok, tutaj nie jest Anglo-Ameryka Białystok, w Warszawie nie ma żadnych prawosławnych ludzi, żadnego przejawu tu nie ma prawosławia, tylko jest lewosławie, pomimo że Krystyna Pawłowicz z Kościoła Rzymskokatolickiego mówi o lewakach. To i tak oni są tym kościołem lewosławnym, czyli katolickim. Także to jest gra słów, kombinują jak tylko mogą, myślą, że coś kogoś może tu nabiorą. Nie da rady, będziecie kłamać, poumieracie. Wasi wnukowie będą za was sprawy załatwiać, będą mścić się, też kłamiąc, oszukując, dreszcząc, dręcząc i kręcąc. Także radio to kafemy w Rokoncita Barbie Baby Langström Extra. W ogóle, że nadaje. A radio to kafemy w Rokoncita Barbie Baby Langström Extra. Dokonywana jest radykalna negacja Boga jako stworzyciela Polski, Polaków i Polek, zwierząt i roślin. Neomarksistowski nurt myślenia przechodzi dalej od totalnej opozycji względem Boga objawionego do przejściowej animalizacji człowieka, aby go jednak ostatecznie doprowadzić do całkowitej zagłady. Jest to, kochani, a wiem, co mówię i czynię to z całą odpowiedzialnością przed Państwem i przed obliczem Bożym, że ta ideologia jest odmianą zielonego nazizmu z tą jedną różnicą względem III Rzeszy Niemieckiej, że nawet jedna rasa ludzka, czyli germańska, już nie ma prawa do dalszego istnienia. Kwestia przejściowej humanizacji zwierząt, drzew, roślin czy produktów techniki jest też ideologicznym pozorem. Trzeba jechać wam do Puszczy Białowieskiej. Trzeba przekroczyć linię Kerzona i tam za Białymstokiem już jelenie liczyć i żubry. Co on tutaj kręci? Obecność Boga chrześcijańskiego w sercach Polek i Polaków. Ratujmy Polskę. Ratujmy nietykalną bytowość człowieka jako kobiety i mężczyzny. Ratujmy niepowtarzalne i służące z natury swojej ludziom, wszystkim Polakom zwierzęta, rośliny i tę przepiękną cząstkę kosmosu, która nazywa się Polską w wymiarze polskiej wsi i polskich miast.
Ratujmy, jak czyniliśmy to w przeszłości, ludzkość przed starym, ale przebranym z czerwonej na zieloną szatę komunizmem, abyśmy byli prawdziwie spełnieni i szczęśliwi. Ta liczna obecność państwa jako dzieci mądrego, światłego i chrześcijańskiego narodu polskiego jest dowodem na to, że przezwyciężenie tej śmiertelnie niebezpiecznej dla Polski i całego świata ideologii spod znaku zielonym, zielonej wyspy jest faktem. Bardzo dziękuję wszystkim państwu za poświęconą uwagę. Profesora Tadeusza Guza w ramach wczorajszej konferencji naukowej Jeszcze Polska nie zginęła wieś, a przed nami jeszcze słowo doktora Konrada Tomaszewskiego na temat leśnictwo dla polskiej wsi. Wielce czcigodni księża, wszystkie osoby stanu duchownego, panie ministrze, pani minister, przepraszam, wszyscy przedstawiciele parlamentu, wszyscy tu zgromadzeni plenotitulo, wybaczcie, że nie będę witał w zgrupowaniu, indywidualizując. Mamy pewien niedoczas, a ja chcę bardzo konkretnie wyczerpać temat. Proszę państwa, przed mszą, która rozpoczęła tę konferencję, a praktycznie jej zarania, padło takie hasło, iż walka o świat, o rzeczywistość rozegra się między tym, jak patrzymy na rodzinę, między relacją między kobietą i mężczyzną, i to jest wielka prawda. Proszę państwa, ale oprócz tego bardzo ważną jest rzeczą, aby w tej walce, szalonej walce, która rozgrywa się w tej chwili o najwyższe wartości, mieć taką pełną świadomość co do tego, iż w naszej w rzeczywistości mamy takie jakby trzy wielkie, a nawet cztery wielkie filary, które obok zdrowej rodziny, obok społeczności lokalnej są swoistym gwarantem zachowania tego katalogu wartości aksjologicznych, który od pradziejów wyznajemy. Pierwszym oczywistym filarem jest filar zbudowany na Kościele powszechnym i Kościele instytucjonalnym, ale zaraz, choć niezwykle, oczywiście nie jest to w tych samych rozmiarów, trzeba przywołać filar w postaci polskiej tradycyjnej wsi, polskiego tradycyjnego rolnictwa, leśnictwa i, proszę państwa, łowiectwa. Proszę państwa, rodzi się pytanie, dlaczego mamy dzisiaj do czynienia z rzeczywiście z animalizacją człowieka i z humanizacją zwierząt lub roślin, a raczej odwrotnie, humanizacją roślin i zwierząt? Czy ci, którzy wyznają tę ideologię, w to wierzą? Idę o zakład, że nie. To się wpisuje rzeczywiście w kształtowanie pewnego zbiorowego pojmowania rzeczywistości, kształtowanie umysłu po to, żeby rozwalić te największe wartości, które budują naszą rzeczywistość, naszą suwerenność, nasz byt. Filar leśnictwo. Otóż, proszę państwa, skąd my mamy tak teraz wiele ataków na ten polski model leśnictwa? Proszę zauważyć, że leśnictwo od wielu dziesiątek lat działa w takiej formie organizacyjno-prawnej, która nawet gdyby doszło do totalnej korozji umysłowości, gdyby rozwalić większe wartości, przeciwstawia się tym mechanizmom, które mają być użyte, jak zaistnieje animalizacja człowieka i humanizacja roślin i zwierząt. Bo proszę zobaczyć, lasy zarządzają 1/3 terytorium. Lasy nie poddają się temu mechanizmowi dwutlenku węgla, bo są pochłaniaczem, a nie emitorem, a nie emitują dwutlenku węgla. Lasy w tej formie organizacyjno-prawnej, jakiej funkcjonują,
no, nie są podatne na totalny mechanizm sterowania rzeczywistością, jaką są te wszelkie rodzaju środki pomocowe. My bardzo się z nich cieszymy, zapominając, że to jest bardzo dobry mechanizm sterowania wszystkim, co się w tej chwili dzieje. Do pewnego czasu lasy nie poddawały się kolejnemu mechanizmowi sterowania rzeczywistością, jaką jest różnorodność biologiczna. Było powszechne przekonanie co do tego, że gospodarka leśna jest zintegrowana z ochroną przyrody i wręcz prowadzenie gospodarki leśnej skutkuje dobrą różnorodnością biologiczną. No i ten mechanizm w tej chwili zaczyna być używany dla próby rozbrojenia formy organizacyjno-prawnej lasów państwowych, bowiem lansuje się tezę, iż gospodarka leśna jest szkodliwa dla ochrony przyrody. Tezę całkowicie fałszywą, o czym będę za chwileczkę parę słów mówił. I teraz powstaje fundamentalne pytanie. Po co ta animalizacja człowieka? Po co ta humanizacja roślin i zwierząt? Po co ta próba rozwalenia rodziny? Po co ta próba rozwalenia podstawowych fundamentów, które w tej chwili są gwarantem suwerenności naszej ojczyzny? Całkowicie zgadzam się z pierwszym wykładowcą. To jest zielony nazizm. To jest próba zapanowania nad wszystkim, ale już bez użycia broni, bez użycia armii, przy użyciu pewnych bardzo wyrafinowanych mechanizmów, o których przed chwilą mówiłem. Proszę Państwa, my leśnicy nie damy się. Nie damy się rozbroić, bo my wiemy, że obok wsi, oczywiście obok wielkiego fundamentu Kościoła powszechnego, jesteśmy swoistym gwarantem tego, że będziemy, że tak powiem, żyli tu i teraz i na naszych warunkach. Dlatego idziemy do przodu. Nam Bóg wie, co czyni. Bóg wie, co czynił, gdy powołał szatana i ten spór między Bogiem a szatanem jest z góry już rozstrzygnięty. Bóg zwycięży, to jest jasne. I tak samo, proszę Państwa, Bóg wie, co czynił, bo zesłał nam encyklikę w trosce o wspólny dom, którą absolutnie przyjmujemy jako warstwę aksjologiczną naszych działań rozwojowych. Oczywiście próbowano szybko przejąć tam tezy zawarte w kierunku powiedziałbym egocentrycznym, takim, gdzie człowiek musi się wycofać, a przyroda dominować. Próbowano, ale się nie udało. Dzięki Panu, Panie Ministrze, bo dobrze dzięki właśnie Panu poprzez te dwa seminaria odczytaliśmy, co tam jest naprawdę napisane w tej encyklice w trosce o wspólny dom. Tam jest napisane to, co leśnicy realizują od 90 lat. Trzeba użytkować, trzeba czynić sobie oczywiście ziemię poddaną, ale roztropnie, jednocześnie ją chroniąc. Tam to jest napisane, oczywiście próbowano odczytywać inaczej. My to przyjmujemy, proszę Państwa, jako naszą podstawę aksjologiczną i idziemy do przodu. Ja bardzo się cieszę, że tak liczna brać leśna tutaj się zgromadziła w tak różnej konfiguracji stanowiskowej, bo potrzeba jest takiego przekazu i wyjaśnienia, skąd ten olbrzymi wysiłek, który w tej chwili ponosimy w realizacji no przynajmniej 15, jeżeli nie więcej, wielkich projektów rozwojowych. Właśnie po to, by pobudzić rozwój na terenach niezurbanizowanych, by tam kreować stanowiska pracy. Podjęliśmy ten trud, bo nasza forma organizacyjno-prawna sprawia, iż jedną z naszych powinności jest wspomaganie administracji publicznej, a czymże innym jest, jak nie wspomaganiem administracji publicznej, zapewnienie rozwoju terenów niezurbanizowanych, terenów wiejskich i, że tak powiem, w ślad za tym pobudzanie wzrostu zatrudnienia. Wymienię, proszę Państwa, z braku czasu prawie wyłącznie hasłowo te tematy, które w tej chwili realizujemy. Zresztą macie je Państwo prawdopodobnie w takich ulotkach, które Centrum Informacyjne Lasów Państwowych jako organizator tej imprezy rozdawało, trochę bardziej omówione. Więc realizujemy, proszę Państwa, taki bardzo poważny
projekt, jakim jest samowystarczalność energetyczna samorządu terytorialnego poprzez wykreowanie składów drewna energetycznego, aby to drewno stało się czynnikiem będącym nośnikiem energii elektrycznej i cieplnej, a jednocześnie by przeciwstawiać się koncentracji dwutlenku węgla. Prawdopodobnie skończy się to tym, że te składy będziemy również wykorzystywać do innego potężnego projektu, który realizujemy, mianowicie samowystarczalność instytucjonalna lasów państwowych. Realizujemy również, proszę Państwa, bardzo poważny projekt, który tutaj nie jeden już samorząd odczytał i odczuł, mianowicie budownictwo leśno-samorządowe, drogowe. My pamiętamy, w okresie poprzedniego rozdania politycznego zabrano nam 2 razy po 800 milionów złotych i my do dzisiaj szukamy tych dróg i nikt nie chce ich znaleźć, bo będzie bardzo trudno je znaleźć, bo te pieniądze, nie wiem jak były wydane, gdzie były wydane. Najlepszym sposobem jest powrót do tej koncepcji, ale z wykorzystaniem środków, które przecież są w naszym władaniu, we władaniu leśników. Wydajemy około 90 milionów złotych na te budownictwo leśno-samorządowe i to jest taki kolejny projekt ukierunkowany na rozwój terenów niezurbanizowanych, bo od udrożnienia przecież tych terenów należy zacząć. Proszę Państwa, realizujemy również bardzo ciekawy projekt rozwojowy Zdrowa żywność z polskich lasów. Z braku czasu nie będę tego rozwijał. To jest bardzo poważny projekt, odwołujący się również do koncepcji ucywilizowania tego, co w tej chwili dzieje się przy drogach, gdzie ludzie stoją i żeby żyć, handlują grzybami i jagodami. Mamy piękne, takie dobrze przemyślane pomysły, żeby to ucywilizować, a jednocześnie wykorzystać te płody do produkcji zdrowej żywności, ale również, proszę Państwa, do produkcji zdrowej żywności na bazie dziczyzny. Też nie będę tego rozwijał. To jest w najdrobniejszych szczegółach przygotowane i już realizowane, a tak na marginesie owej, proszę Państwa, humanizacji zwierząt. Ja trochę mam taki trochę przytłumiony nastrój, bo ja odchodzi ode mnie posokowiec, ale pan minister powiedział, a daj mu dziczyznę. I rzeczywiście dałem mu dziczyznę i on już jak gdyby widzę, że przez kilka ładnych dni dłużej będzie żył. Tak, to jest zdrowa żywność i my musimy tą zdrową żywność, proszę Państwa, promować. Ona jest polskim, jak polską marką. Realizujemy również wielki szlak leśny, realizujemy Centrum Strzelectwa, realizujemy wiele, wiele innych, proszę Państwa, projektów rozwojowych. Na dzień dzisiejszy lasy to 26 tysięcy zatrudnionych, 50 tysięcy to są pracownicy zakładów usług leśnych. 300 tysięcy to są ludzie zatrudnieni w przemyśle drzewnym. I gdyby nam nie przeszkadzać, gdyby nie rzucać kłód, gdy się uporamy z tymi koncepcjami związanymi z ekocentryzmem, to ja gwarantuję po zrealizowaniu, proszę Państwa, tych wszystkich projektów rozwojowych lasy wykreują o 1/3 wtedy miejsc pracy więcej niż suma tych miejsc, którą w tej chwili, proszę Państwa, wymieniłem. Kończąc, nie wspomniałem o bardzo ważnym elemencie, który również ma służyć rozwojowi terenów niezurbanizowanych, to jest, że tak powiem, przemysł drzewny. Tutaj my również, mam nadzieję, jest to niesubiektywna ocena. Dokonaliśmy wielkich przedsięwzięć, będziemy doskonalić naszą współpracę z przemysłem drzewnym, a to będzie już naprawdę potężne koło zamachowe na terenach zurbanizowanych. Mam nadzieję, panie ministrze, że zmieściłem się w czasie. Leśnicy są konkretni i po owocach nas poznacie. Daszbur, dziękuję bardzo. Był to wykład doktora Konrada Tomaszewskiego na temat leśnictwo dla polskiej wsi. Wcześniej również wykład księdza profesora Tadeusza Guza z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w ramach wczorajszej konferencji naukowej Jeszcze Polska nie zginęła wieś, która odbyła się w hali widowiskowo-sportowej przy ulicy generała Józefa Bema w Toruniu. Dziękujemy za uwagę.
wiarę, spróbujmy pojąć, ile dzisiaj znaczy takie oto mądre porzekadło stare. Był raz, nie było nas, nie będzie nas, będzie las. Czy jeszcze będzie las, gdy zabraknie nas? Czy gdy nie będzie nas, będzie jeszcze las? Sosnowa szyszko, szyszko miła, gdybyś to ty ministrem od lasów była, to byś tak łatwo, tak bezmyślnie wycinać pięknych drzew nie pozwoliła. Niechby przez wieki trwały taką ludziom niosły dzień, nocą ciepło, a o chłodę upalny letni dzień. Idźmy więc, Szyszko, razem w bój o wielką sprawę. Już nie ma czasu ze zdrajcami na zabawę. Nim ci, co po nas, wyślą za to nam rachunek, nie pozwalajmy na ten w biały dzień rabunek. Gońmy jak stare baby od lasa wszelkie zło. Przodkom leśnym naszym jesteśmy winni to, by polskie lasy już na zawsze polskie były, przez całe wieki sobie na to zasłużyły, aby przeklinać nasze wnuki nie musiały nas. Walczmy do końca, póki jeszcze na to czas. Był las, nie było nas, będzie nas, będzie las. Czy jeszcze będzie las, gdy zabraknie nas? Czy gdy nie będzie nas, będzie jeszcze las? Stubarwny lesie mój, dzielniczek nie jem boję. Tak bardzo dziś się martwię, tak się o was boję. Przyszło mi śpiewać o was dzisiaj nie wesoło wcale. Bo kiedy przyjdą po was jacyś obcy drwale, a my spóźnimy się o włos z waszych drzew obroną, to niech już lepiej od pioruna bodaj spłoną. Lecz srogo za to nas pokaże sąd niebieski. Ja wam to mówię, Gajowy Wróblewski. Był las, nie było nas, będzie nas, będzie las. Czy jeszcze będzie las, gdy zabraknie nas? Czy gdy nie będzie nas, będzie jeszcze las? Był las, nie było nas, nie będzie nas, będzie las. Czy jeszcze będzie las, gdy zabraknie nas? Czy gdy nie będzie nas, będzie jeszcze las. Był las, był las, był las, jest las. Jesteś powietrzem.
prawdy serce me nie zamilkło nigdy już. Napełni mnie bojaźnią zła. Słyszeć Twój głos, nosić w sobie prawdę Twą, rozradować serce Twe całym sobą. Państwo Radia Maryja, zapraszamy do wysłuchania wczorajszej katechezy. Drodzy Państwo, zapraszamy teraz na katechezę z cyklu z Kościołem w trzecie tysiąclecie. Witamy na antenie księdza biskupa Łukasza Buzuna, członka Komisji Maryjnej Konferencji Episkopatu Polski. Ksiądz biskup jest także biskupem pomocniczym w diecezji kalickiej. Bardzo serdecznie witamy. Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich w dniu dzisiejszym, a dzisiaj jest piękny dzień maryjny, sobota 13 maja. Ojciec Święty Franciszek jest obecny w Fatimie, jest setna rocznica objawień fatimskich, kanonizuje także Franciszka i Hiacyntę, a więc osoby, które otrzymały te objawienia. Jednocześnie chcemy się pochylić nad tajemnicą fatimską w kontekście właśnie naszego życia też i orędzia maryjnego, orędzia fatimskiego, które jest skierowane do całego Kościoła w naszej ojczyźnie. Także wiemy, że jest pielęgnowany kult Pani Fatimskiej, której też figura pielęgnowała w parafiach każdej diecezji od 14 października 95 roku do 11 października 96 roku. Tak, i dzisiaj także są organizowane czuwania, procesje, modlitwy różańcowe, adoracje w diecezjach, w poszczególnych parafiach i w sanktuariach. Na sanktuarium jasnogórskim będzie także, odbędzie się dzisiaj wielbienie z Maryją, koncert także maryjny, tutaj też 300-lecie koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej obchodzimy. Tak, i orędzie fatimskie, jak wiemy, jest zaakceptowane przez
Kościół stało się przede wszystkim to dlatego, że zawiera ono prawdę i wezwanie samej Ewangelii. Mianowicie, tutaj wpisują się w to orędzie słowa Jezusa, nawracajcie się, wierzcie w Ewangelię. Są to pierwsze słowa, jakie Mesjasz właściwie skierował do ludzkości, do każdego z nas. Jest to wołanie do nawrócenia i pokuty. I to rozległo się, jeśli chodzi o orędzie fatimskie, na początku XX wieku. A skierowane jest szczególnie do obecnego stulecia, w którym my żyjemy. Wiemy, że Maryja w objawieniach fatimskich kierowała w szczególny sposób właśnie wezwanie do pokuty, do nawrócenia i do modlitwy różańcowej oraz nabożeństwa do niepokalanego serca Najświętszej Maryi Panny, które jest ukierunkowane na zachowanie pokoju w świecie w obliczu wojen i tego wszystkiego, co się dzieje na świecie i w czym my też uczestniczymy. Może szczególnie tutaj w Polsce no jest pokój, ale przez media docierają do nas te informacje i przecież niedaleko za granicą wschodnio Polski też toczy się wojna. Tak, no my chcemy też to wezwanie Maryi na różne sposoby podejmować. Benedykt XVI, najbliższy współpracownik świętego Jana Pawła II podczas też pielgrzymki do Fatimy 13 maja stwierdził, że łudziłby się ten, kto wysądził, że misja Fatimy została zakończona. Ona ciągle trwa i ciągle jest aktualna i orędzie fatimskie jako ostrzeżenie i wezwanie do Matki Bożej do nawrócenia nie jest też czymś jednorazowym, jak mówił święty Jan Paweł II. Musi być podejmowane z pokolenia na pokolenie, zgodnie też ze znakami czasu, bo tutaj te znaki czasu ciągle się odsłaniają, ale te słowa Jana Pawła II z pokolenia na pokolenie, one też odnoszą się do tego, co Maryja wyśpiewała i dziękując Panu Bogu za dar Bożego Miłosierdzia, które też Bóg udzielał narodowi wybranemu z pokolenia na pokolenie i potrzeba właśnie dla każdego z nas i dla narodów, i to zostało też podkreślone przez świętego Jana Pawła II, potrzeba jest miłosierdzia. I ono, orędzie fatimskie, ono tutaj jakby porusza, wpisuje się w temat potrzeby Bożego Miłosierdzia i potrzeby także ludzi, którzy byliby miłosierni, bo ciągle potrzeba takich osób. W pierwszej części tego orędzia fatimskiego Matka Boża, jak wiemy, ukazała dzieciom wizję piekła, właściwie ukazała im to, czym jest, jakie są skutki ludzkiej nieprawości, ludzkiego grzechu i skutki wyboru właśnie takiego, a nie innego, który odrzuca Boga w życiu człowieka. Wiemy, że też w drugiej części podany jest najskuteczniejszy sposób ratunku przed piekłem, jest nim w szczególny sposób głęboka wiara, której możemy się najlepiej nauczyć przez poświęcenie niepokalanemu sercu Najświętszej Maryi Panny. Też myślimy tutaj o pierwszych sobotach miesiąca, o sakramencie pokuty, który dla nas jest bramą do Bożego Miłosierdzia. No i jeszcze trzecia część tajemnicy, jak wiemy, fatimskiej, mówi o historycznych też konsekwencjach kryzysu wiary i moralności, a więc o tym, jakie mogą być skutki też odrzucenia orędzia fatimskiego. To tak pokrótce, jeśli chodzi o same przesłanie fatimskie. Kiedy zwrócimy się właśnie ku niepokalanemu sercu Maryi, to wiemy, że to serce zostało zachowane od grzechu pierworodnego, od tego osłabienia, rozbicia całej wewnętrznej struktury osoby, którego skutki ciągle w nas trwają, a od którego została Maryja
zachowana. Matka Boża właśnie pokazuje na swoje niepokalane serce jako na miejsce też naszego ratunku przez jej pośrednictwo. Ukazuje także przez swoją osobę, czym właściwie jest Boża miłość i Boże miłosierdzie. Jednocześnie wskazuje nam i daje nam pewność, że Bóg nie jest obojętny nawet co do najmniejszego zła, które człowiek czyni. Nie jest mu obojętne. Dzisiaj często zarzuca się jakby Panu Bogu brak interwencji w świecie, czy też właśnie taką obojętność wobec zła, ale właśnie Maryja tutaj jasno nam wskazuje, że Bóg cierpi w Chrystusie. Tutaj kiedy patrzymy właśnie na Matkę Bożą, na jej słowa, na objawienie fatimskie, to ukazuje się niejako taki ból Boga spowodowany przez człowieka. Kiedy my kontemplujemy mękę Jezusa, to tym bardziej ta świadomość w nas wzrasta. I też wzrasta nam w nas świadomość, że bez właśnie dzieła odkupienia, bez tego dzieła, które jest owocem Bożego miłosierdzia, człowiek nie może być ocalony. I właśnie ta kontemplacja męki dla nas jest czymś bardzo ważnym. My przeżywamy oczywiście okres liturgiczny, okres Wielkiego Postu. Tutaj w sposób szczególny jest takim okresem, kiedy przybliżamy się do tajemnicy odkupienia poprzez kontemplację męki naszego Pana, ale jednocześnie wzrasta w nas przez tą kontemplację, przez rozmyślanie to wszystko, co jest związane z prawdą o grzechu, a o czym także orędzie fatimskie mówi. Ta świadomość grzechu jest bardzo ważna, bo ona jest zacierana. Człowiek we współczesnym świecie na różne sposoby chce to rozmyć, czy też jakoś zdystansować się do tej prawdy, zlekceważyć, zafałszować, uniknąć tego trudnego tematu. A w tym orędziu on tutaj jasno wybrzmiewa grzech i jego konsekwencje i też wołanie o nawrócenie, jednocześnie wołanie o pokutę, o modlitwę, szczególnie modlitwę różańcową. I ten dramat grzechu to jest przede wszystkim dramat właśnie życia bez miłości, bo my widzimy sytuacje, które są właśnie sytuacjami pełnymi grzechu, to są sytuacje, gdzie brakuje człowiekowi miłości do Boga i do drugiego człowieka. To jest takie zaprzeczenie tego, co jest istotą naszego człowieczeństwa. Człowiek jest powołany do miłości, powołany do szczęścia. A tutaj każda sytuacja grzechowa właśnie to powołanie deformuje i jednocześnie rodzi owoce, które są właśnie owocami gorzkimi w naszym życiu. Jest to jakieś, zresztą w tej pierwszej wizji jest to jakieś odbicie też zawsze tej przerażającej sceny nieobecności Boga, odbicie piekła. Jednocześnie wiemy, że jest to owoc ludzkiej samowoli, woli czy też działania wykorzystanego w oderwaniu od tej relacji z Bogiem. Człowiek w grzechu, właściwie człowieka w grzechu stać tylko na samowolę, na jakąś też niewrażliwość, na odczytanie Bożego zamiaru, na spełnienie tego Bożego zamiaru,